Jest z nami zawodnik Jagiellończyków, Tomasz Tomczyk. Przede wszystkim drugie miejsce. Liczyliście dzisiaj na potknięcie lidera? No, nie możemy ukrywać, że nie. Ale no, wydaje mi się, że chłopaki tam z Zibu przez cały ten turniej pokazali, że no, zasłużyli na zwycięstwo dzisiaj także, nie? Byli jednak drużyną lepszą. W końcówce trochę zamieszania było, no, ale ogólnie to jednak no, trzeba przyznać, że no, tak jak i w niektórych meczach poprzednich, gdzie gubili punkty, no w tym meczu też byli lepsi, ale utrzymali ten wynik. No, dla nas to było wiadomo, że zajmujemy drugie miejsce, już mieliśmy pewne. Na pewno to w jakiś sposób boli, bo byście woleli być na tym pierwszym, najwyższym miejscu podium. W którym momencie według pana przegraliście to mistrzostwo? Znaczy no, przegraliśmy, tak jak rozmawialiśmy tam między sobą, no to w meczu bezpośrednio z Zibem, nie? Bo nawet tam te drugie remisy, uważam, że no, były bardziej wyrównane mecze, a z Zibem jednak, Zib miał jedną sytuację, którą wykorzystał, my mieliśmy więcej tych sytuacji, nie? Które no, z własnej winy tylko nie wykorzystaliśmy. Błąd tak kosztuje. Jak ocena w ogóle tegorocznych rozgrywek? Obserwowałem kilkanaście meczy, poziom bardzo wysoki. Zawodnicy też z bardzo bogatą przeszłością tutaj występują. Znaczy no fajnie, że zawodnicy, którzy kiedyś bawili się w piłkę, grają na takich turniejach, bo młodzi ludzie, którzy przychodzą, tak jak my to mówimy spod bloku, no mogą się czegoś nauczyć, nie? No przede wszystkim no widać różnicę w zwrotności, nawet jeżeli ci starsi zawodnicy przychodzą, no mają te ogranie, mają umiejętność ustawienia się. U młodzieży jest więcej może takiej woli walki, ale no umiejętności się szlifuje gdzie indziej, nie na turniejach. Trzeba trochę wcześniej złapać, żeby umieć rozegrać, dograć, zobaczyć kolegę. Znaczy no fajna zabawa nie tylko dla tych, którzy grają, ale także dla tych, którzy przychodzą. Uważam, bardzo fajny turniej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok.